Szafa wolno stojąca, szafa wbudowana, jak to zaplanować? Nowoczesna szafa będzie z powodzeniem spełniać funkcję garderoby. Planując urządzenie domu, zastanówmy się, czy możemy taki mebel wbudować we wnękę lub gdzieś pod skosem. Szafa wnękowa z założenia zagospodarowuje miejsca nieużywane do komunikacji. Można też zrezygnować z takich elementów szafy jak podłoga, plecy, sufit i ścianki boczne. Jeśli miejsca na szafę wbudowaną nie ma, koniecznością będzie szafa wolno stojąca. Boki takiej szafy są zazwyczaj wykonane z płyty laminowanej. Drzwi, jak piękny mebel, mają być ozdobą pomieszczenia. Mogą być wykonane z płyty laminowanej, to najtańsze rozwiązanie, ale wstawia się też lustra, szybę mleczną, żaluzję, tapetę, tkaninę, korek lub matę dekoracyjną. Stelaż szafy może być aluminiowy lub stalowy. Aluminiowy jest bardziej uniwersalny i zdecydowanie lżejszy od stalowego, ale też droższy. Drzwi są zazwyczaj przesuwne, rzadziej składane. Jeśli jest miejsce przed szafą, wygodnym rozwiązaniem będą tradycyjne drzwi otwierane. O łatwości przesuwania drzwi decyduje mechanizm jezdny. Szyna, po której jeżdżą kółka, zabiera minimum 6 cm, dlatego planując głębokość szafy, bezpiecznie będzie przyjąć następujące wymiary. 65 cm to głębokość szafy, do 10 cm na szynę jezdną i 55 cm na ubrania. Będziemy wtedy mieli pewność, że nie będą wystawały rękawy koszul. Drążek na płaszcze, sukienki i garnitury wygodnie obsługiwać na wysokości około 150 cm. Wygoda zależy oczywiście od wzrostu użytkownika. Powyżej 210 cm koniecznie trzeba zastosować pantograf. To ruchomy drążek, który można ściągnąć na dół, zdjąć albo powiesić ubranie, a potem go wyekspediować na górę, bez użycia większej siły. Warto wiedzieć, że płaszcze i sukienki potrzebują do 160 cm miejsca pod drążkiem, a koszule do 110. Jeśli szafa jest wysoka, dobrym pomysłem jest podwójny drążek. Na dole płaszcze, sukienki i garnitury, a powyżej pantograf na koszulę. Wysuwane szuflady powinny być zaopatrzone w prowadnicę, czyli mechanizm jezdny. Mogą to być zwykłe kółeczka jeżdżące po szynie, a szufladę otwiera się i zamyka ręcznie. Wygodniejszy będzie mechanizm, który sprawi, że szuflada wolno i delikatnie sama domknie się po jej pchnięciu. Wysuwane szuflady to wyposażenie, które znacznie podnosi koszt szafy. Prostym, ale sprawdzonym rozwiązaniem są więc kosze, również z prowadnicą. Praktyczna rada. Poniżej wysokości 90 cm kosze w szafie, półki, powinny być wysuwane. Schylanie się, by sięgnąć coś z głębi klasycznej półki, będzie bardzo niewygodne. Szerokość półek w szafie to maksymalnie 100 cm, a drążka do 120 cm. Szersze mogłyby się odkształcać pod ciężarem odzieży. Odległość między półkami w pionie to zwykle około 30 cm. Ciekawym rozwiązaniem w szafie są specjalistyczne wieszaki – na krawaty, na rurę odkurzacza, na żelazko. Buty można przechowywać w kartonach, a można na specjalnym wysuwanym stelażu. Sprytnym rozwiązaniem jest wieszak – puzon. Można go wygodnie wysuwać niczym ramię instrumentu. W szafie powinno być oświetlenie. Najlepiej, jeśli światło jest liniowe, na całym obwodzie szafy. Powinno włączać się po otwarciu lub przesunięciu drzwi, a gasnąć po ich zamknięciu. Jak rozplanować szafę? To zależy od Waszych potrzeb. Ile macie ubrań, ile butów, ile garniturów czy płaszczy. Rada ogólna – na pewno nie warto pakować wszystkiego do szafy. Jeśli w domu jest miejsce, deskę do prasowania, odkurzacz, drabinę czy nawet buty można przechowywać gdzie indziej. Wracamy do kwestii montażu. Jeśli podłoga jest nierówna, a różnica wysokości na całej szerokości szafy wynosi powyżej 1 cm, szafa powinna być ustawiona nie na podłodze, lecz na regulowanych nóżkach. Drzwi przesuwne powinny mieć taką szerokość, by w szafie nie było przestrzeni martwej, czyli zablokowanej przez skrzydło, którego nie da się przesunąć. Uwaga na błędy! Otwierając szafę z tradycyjnymi drzwiami, zasłaniamy okno, a przy okazji zaciemniamy wnętrze szafy. Warto to przewidzieć i zamontować drzwi przesuwne lub sztuczne oświetlenie. Pod skosem trzeba przewidzieć, że drzwi będą ocierały o skos. Zdecydowanie sprawdzonym rozwiązaniem będą drzwi przesuwne.
Bardzo niewygodne będzie wkładanie i wyjmowanie czegokolwiek z dna szafy. Komfortowe rozwiązanie to szuflady na najniższym poziomie szafy. Źle zaplanowane drzwi. Zbyt szerokie skrzydła blokują część przestrzeni wewnątrz. Lepszym rozwiązaniem są węższe trzy skrzydła.